Roxana, uczestniczka Rolnik szuka żony 8, powiedziała tak. W programie Marty Manowskiej nie znalazła szczęścia u boku Stanisława Pytlarza, teraz na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie przekazano radosne wieści. Roxana, znana przez widzów z 8 edycji programu Rolnik szuka żony, oficjalnie powiedziała tak. Ceremonia odbyła się 10 sierpnia 2024 roku, a o zdarzenia poinformowano na profilu programu na Instagramie. Stanisław Pytlarz, rolnik, o którego serce walczyła w programie uczestniczka, nie wybrał żadnej z kandydatek. Roxana szczęście odnalazła u boku Kamila Smolińskiego. Tak wyglądała bohaterka rolnika w dniu swojego ślubu. Kolejny ślub w Rolnik szuka żony. Roxana była jedną z kandydatek w 8 edycji hitowego programu TVP Rolnik szuka żony, gdzie walczyła o serce Stanisława Pytlarza. Choć Rolnik zaprosił także Teresę i Aleksandrę, to właśnie Roxana zdobyła największą sympatię widzów. Niestety, Stanisław miał inną wizję i w programie okazywał swoim kandydatkom jedynie minimalne zainteresowanie, co nie przyniosło mu popularności. Widzowie podziwiali cierpliwość Roxany, Aleksandry i Teresy, ale finalnie żadna z nich nie zdobyła serca rolnika. Po zakończeniu programu los uśmiechnął się do Roxany. Niedługo potem na jej drodze pojawił się Kamil Smoliński, a w kwietniu 2023 roku. Para powitała na świecie synka Oliwiera. Roxana niedawno chwaliła się na swoich mediach społecznościowych zjawiskowym wieczorem panieńskim, w którym towarzyszyły jej najbliższe przyjaciółki. Roxana i Kamil Smoliński stanęli na ślubnym kobiercu. Para podzieliła się radością z najważniejszego dnia w ich życiu, publikując zdjęcia z ceremonii na swoich profilach w mediach społecznościowych. Również ich bliscy zamieścili sporo relacji, dokumentując ten wyjątkowy moment.